Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed pierwszym meczem Fortuna pierwszej ligi Chrobry Grogów Korona Kielce. To spotkanie w niedzielę o 12:40 w Głogowie. Pierwsza konferencja prasowa przed tym sezonem. Trener Maciej Bartoszek, pomocnik Jacek Kiełb i nowy nasz obrońca Remigiusz Szywacz. Poprosimy oczywiście najpierw o zadawanie pytań do gości. Możecie się przedstawić, bo jest Remek, żeby wszystkich poznał. Zapraszam. Jak pan ocenia potencjał tego zespołu? Pierwsze pytanie, na co stać tę drużynę pana zdaniem i czy na wszystkich pozycjach, na których pan chciał sięgnąć po wzmocnienia, ta drużyna została wzmocniona? Jak oceniam potencjał? Od tego zacznijmy. Potencjał tej drużyny oceniam wysoko. Na co ten zespół będzie stać? No to potrzebujemy trochę czasu, żeby ostatecznie można było to zweryfikować. Co jest raczej wiadome, tak? No bo wiemy doskonale, że zespół tak naprawdę budowaliśmy 5-4 tygodnie w sumie nawet. Zawodnicy cały czas dołączali jeszcze w tym czasie do drużyny. No i już odpowiadając jakby na to kolejne pytanie, no jeszcze będą dołączać, jeszcze nie ma, że tak powiem, kompletu tych wzmocnień, które na te pozycje, na które powinniśmy jeszcze wzmocnić drużynę. Na których pozycjach pan jeszcze? No, to znaczy może tak, może na niektóre już nie szukam, ale trwają jakby jakieś negocjacje, obserwacje, może w ten sposób. Myślę, że powinniśmy jeszcze wzmocnić środek pola i boki pomocy. Panie trenerze, ale bo ja wiem, że to pewnie pierwsze mecze zweryfikują nieco ocenę potencjału i siły tego zespołu, ale każdy chce wiedzieć, o co ta drużyna będzie grała w sezonie 2020-2021. Czy tylko o bezpieczne utrzymanie w tej pierwszej lidze, czy może o coś więcej? Niektórzy martwią się, czy na przykład będzie w stanie spokojnie się utrzymać, czy nie będzie uwikłana gdzieś tam w dolnych rejonach nawet. Wiemy doskonale, jak wygląda pierwsza liga. To znaczy, może nie wszyscy wiemy, ale no ja akurat wiem doskonale i wielu z was również interesujących się mocno piłką nożną wiecie, że ta pierwsza liga jest ligą bardzo nieprzewidywalną, bardzo trudną i bardzo bym powiedział taką wyrównaną. W tym sezonie w ogóle myślę, że będzie mega ciekawa. Ja powiem w ten sposób, tak jak powiedziałem, oczywiście chcielibyśmy, żeby ten zespół walczył o jak najwyższe cele. Ale musimy też twardo stąpać po ziemi i mieć chłodną głowę, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób, ile czasu mieliśmy na to, żeby ten zespół jakby zbudować na nowo. To nie jest przebudowa zespołu. To jest budowanie drużyny od nowa. Nie można powiedzieć, że jest przebudowa zespołu, skoro z poprzedniego sezonu zostało 3 czy 4 zawodników. My tak naprawdę można powiedzieć, że 4 czy 5 tygodni temu byliśmy po prostu bez drużyny. Tak się niestety złożyło, że wielu zawodników poodchodziło. Tych, którzy dobrze by było jakby zostali, wielu zawodników sami byśmy nie chcieli przedłużać, wiemy o tym. Zresztą no nie będę wracał do tego, bo my tak naprawdę o tej całej sytuacji doskonale wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę. W związku z tym jest naprawdę ciężko ocenić pewne rzeczy. Ja wiem, z czego mogą wynikać obawy. Obawy moim zdaniem o to, jak zespół będzie się prezentował i jak ta rzeczywistość nasza będzie wyglądała w lidze, mogą być właśnie spowodowane poprzez to, że mieliśmy mało czasu na to, żeby ten zespół zgrać, zbudować i żeby ten zespół mógł tak naprawdę prezentować taką wartość całości jako drużyna, jaką posiadają poszczególni piłkarze. Bo do tego na pewno potrzeba trochę czasu, ale ja wierzę w tą drużynę. Jestem o nią spokojny i wierzę w to, że z każdym meczem ten zespół będzie wyglądał lepiej. Czy nie obawia się pan, że troszkę mało doświadczenia jest w tej
To znaczy, no mamy Mateusza Cetnarskiego, mamy Rybkę, mamy, nie wiem, Marka Koziota, to jest ta trójka chyba najstarszych piłkarzy. Rafał Grzelak, Cimopulos. Tak, to tutaj rzeczywiście gdzie jest grupka klinicznych 20-tylku lat i młodzież. To jest dobrze skonstruowany zespół pana. Tak jak powiedziałem, on nie jest do końca jeszcze skonstruowany, ale on jest zbudowany tak, jak ja to mówiłem, że będę chciał to zbudować. Nasi młodzi zawodnicy, nasi młodzi wychowankowie, plus doświadczenie, plus zawodnicy, którzy są w granicach 24, 5 lat, tak? 23, tacy, którzy są jeszcze głodni i chcą coś osiągnąć. Ja myślę, że to jest taka dosyć ciekawa mieszanka. I tak jak powiedziałem, każdy z tych zawodników poszczególnych ma odpowiedni potencjał. Czas dla nas jest najważniejszy i również te ostatnie jakieś ruchy kadrowe, które będziemy chcieli dokonać, które będą decydowały jeszcze o potencjale większym tej drużyny. Czyli Jacek Kiełb jest kapitanem tego zespołu? Kapitana jeszcze nie mamy wybranego, ale wiadomym jest to, że to przeszło jakby tak naturalnie. Mamy Jacka, mamy Marka, tak, Kozioła. Nawet w sparingach chłopacy sobie przekazują te opaski. Stworzyła się pewna grupa, powiedzmy, zawodników stanowiącą radę drużyny, ale to jeszcze sobie w tym tygodniu wszystko unormujemy. Do Jacka mam pytanie. Jacku, jak ty oceniasz ten zespół z punktu widzenia twojego ogromnego doświadczenia i tego ligowego i tego, ile lat spędziłeś w Koronie Kielce? No jest to na pewno znowu zespół. Jak ty oceniasz jego potencjał? Na co liczysz w tych nadchodzących pierwszych meczach w tym sezonie? No na pewno to, co wcześniej trener powiedział, że tutaj nie możemy sobie teraz porównywać, czy wracać do tego, co było. Ta korona to jest już praktycznie nowa korona. I my będziemy tutaj robić wszystko z chłopakami. Każdy będzie zostawiał serce, żebyśmy my po meczach, czy to będzie wygrany, czy przegrany, żebyśmy schodzili z głową podniesioną i tak samo kibice, żeby byli z nas dumni, tak? Bo na pewno ta walka będzie i serce zostawione na boisku. A co tutaj będzie, no to gdzieś na pewno czas pokaże i zweryfikuje. Dla mnie na ten moment gdzieś to bardzo fajnie wygląda, bo jest dużo Polaków, tak? I jestem też zbudowany postawą chłopaków, czy to młodszych, czy starszych, bo jest ten progres cały czas na treningu. Staramy się cały czas jak najszybciej iść do przodu, a o co będziemy walczyć, no to też czas pokaże, ale na ten moment tak to wygląda, że ja jestem zadowolony. W szczególności komunikacja jest dużo, dużo lepsza. Przez pryzmat, nie wiem, no tutaj trener powiedział, bardzo mało czasu na przygotowanie, na zbudowanie tego zespołu, tym bardziej na te, nie wiem, mecze kontrolne, których było niewiele, no Puchar Polski, porażka w Kaliszu z KKS-em, z drugiej strony zwycięstwo 5-0 z Sandecją. Pewnie zamazuje jedno spotkanie i drugie trochę obraz tego, jak ta drużyna wygląda, ale tak swoimi oczami, mówię, tak bardzo doświadczonego zawodnika. To jest taka drużyna charakterologicznie przygotowana na taką twardą walkę w tej pierwszej lidze? No na pewno tak jak trener powiedział, jeszcze jakieś ruchy tutaj będą personalne, przydadzą się na tych pozycjach, o których właśnie trener wymienił. Dobrze o tym wiemy. Wiadomo, nie ma co porównywać tutaj tych dwóch meczy. Graliśmy w ogóle też w innych składach i byliśmy po różnych treningach. Wiedzieliśmy mniej więcej już, jak się poruszać. Najważniejsze w tym wszystkim, bo wiemy, że mamy, no nie ma co ukrywać, duży ciężar do podniesienia, ale będzie nam łatwiej, jeżeli będziemy właśnie drużyną, będziemy razem, a z tego, co gdzieś tam nawet w szatni, tak jak siedzimy czy coś, no to widać, że idzie to w dobrym kierunku. Duży ciężar także będzie spoczywał pewnie na twoich barkach, bo sam dobrze wiesz, jak wiele oczekują od ciebie kibice. Dokładnie, wiem, ale teraz będę miał dużo lepsze wsparcie, tak, bo wcześniej naprawdę nie było łatwo, a teraz widzę, że chłopacy jeden za drugim pójdziemy w szatni i na pewno ten ciężar, który gdzieś i oczekiwania według kibiców, jakie są, no to będzie łatwiej udźwignąć. Czyli znowu Jacek Kiełb będzie tą pierwszoplanową postacią Korony? Nie chcę być absolutnie pierwszoplanową. Chcę być częścią drużyny, nowej drużyny, która jest zbudowana i z której ja będę dumny i każdy będzie dumny. A jeżeli ja będę mógł dołożyć do tego cegiełkę, to jak najbardziej piszę się na to. Pytanie do Remka, jeśli mogę.
inne to pytanie. Dlaczego przyszedłeś do Korony? Myślę, że trener Bartoszek nakreślił taki dobry plan. Jeśli chodzi o moją osobę, wiedziałem, że tutaj Korona, jak oglądałem wcześniejsze mecze, zawsze walczy do ostatniej minuty i też na pewno będzie chciała wrócić prędzej czy później do najwyższych rozgrywek, tak? Stąd moja decyzja, by przenieść się tutaj. Twoim zdaniem ta drużyna to garantuje? Na pewno czas pokaże, ale bardzo bym tego chciał. Myślę, że jeśli będziemy wypełniać plan, który nakreśli trener, to powinniśmy na pewno w czubie tabeli być. Jak oceniasz atmosferę w szatni kielskiego zespołu? Jak z zrozumieniem na boisku to wszystko jeszcze pewnie potrzeba na to czasu, ale jak to wygląda teraz? No tak jak Jacek wspomniał, że dużo jest Polaków, więc ta komunikacja jest bardzo dobra. Atmosfera też jest na wysokim poziomie. Czuję się tutaj jak w rodzinie, mimo że jestem parę dni, więc naprawdę jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem. A czujecie już troszkę większe emocje związane z tym meczem inauguracyjnym w Głogowie? Myślę, że bardziej każdy z nas nie może się doczekać tego początku. Wiemy, że te przygotowania no to raz są dłuższe, raz krótsze, ale no piłkarz no czeka na ten mecz, na tą inaugurację, na ten lekki stres. No i my będziemy chcieli wyjść w Głogowie i zebrać to co najważniejsze, czyli 3 punkty, tak? To jest niezwykle ważne, szczególnie w tych pierwszych meczach, punktować, bo to pewnie także podniesie i morale zespołu i psychicznie poczuje, że się silniejsi, prawda? To racja, no na pewno. Wygrane niosą to, że i atmosfera jest lepsza i chęć wygrywania coraz większa, tak? Jeśli ja mogę, jak już tak rozmawiamy sobie, to trenerze, pierwsza liga, o której pan opowiada wiedzę ogromną na jej temat, rzeczywiście jest liga bardzo wymagająca. Ktoś może powiedzieć, że to tylko za mecze Ekstraklasy, ale jeżeli ktoś oglądał te mecze i oglądał, to wie, jak one wyglądają. Naprawdę niektóre sprawiają wrażenie poziomu wyższego niż w Ekstraklasie. Krobel Głogów, jak pan charakteryzuje tę drużynę i czy jedziemy tam na bój, który może zakończyć się naszym zwycięstwem? No muszę powiedzieć, że na samym początku trafił na bardzo mocny zespół. O ile Chrobry Głogów no, skończył swoje rozgrywki na miejscu w tabeli taki, jakim skończył, to biorąc pod uwagę to generalnie z całego sezonu, tak, to pierwszą rundę mieli słabą, ale w drugiej rundzie naprawdę zaczęli mocno punktować, a końcówkę mieli naprawdę mocną. Bo to był chyba jeden z 3 najlepiej punktujących zespołów w tym roku w pierwszej lidze. Także no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jedziemy naprawdę do wymagającego rywala i bardzo, bardzo silnej drużyny. Ale to, no to pytanie jest, znamy się już tyle czasu i wiemy doskonale, że z kim by Korona miała nie grać, to zawsze będzie grała o zwycięstwo. Ja tu tak do ciebie jeszcze przeskoczę na kolejna. Biorąc pod uwagę rzeczywiście analizę tego rywala, remis na inaugurację da satysfakcję czy nie? Nie, będziemy w każdym meczu walczyć o 3 punkty i tutaj właśnie też jest bardzo fajny przykład. Początek Chrobry Grogu był naprawdę niepewnie, grali słabo, nie ma co się oszukiwać i to właśnie było to budowanie, tak? Trenerowi Iwanowi Dżurdziewiczowi zajęło to jakiś okres czasu i osiągnął, dlatego też bym prosił tutaj o wsparcie dla nas też, no bo to też nie jest tak, że my w tydzień czy dwa zbudujemy się od tak i będziemy już się rozumieć, bo my się poznajemy cały czas, z każdym treningiem coraz lepiej będziemy się rozumieć, ale też na pewno to będzie wymagało czasu, a Chrobry jest właśnie takim przykładem tego, że ten czas pokazał, że ta naprawdę druga runda w ich wykonaniu była naprawdę dobra. Dziękuję. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy. Jeszcze ewentualnie bym prosił w tych relacjach, które tam gdzieś się będą pojawiały, o przypomnienie o możliwości kupowania karnetów na mecze rundy jesiennej tego sezonu i dziś wieczorem opublikujemy spot promujący nowe koszulki, więc jeśli będzie już wrzucony na nasz kanał na YouTubie, to też pewnie bym prosił, żeby się u Was gdzieś tam pojawiły. Dziękujemy, pozdrawiamy.